Mamy ogarnięte bronie, mamy zaparkowany motor, możemy bawić się z dalszymi misjami, zobaczmy co. Misję w CJ Demolka. Kurczę, już mi się to nie podoba. W sensie, lubię robić Demolka, ale coś czuję, że to będzie ciężka misja. I przynajmniej dobrze, że kupiłem sobie w takim razie amunicję. Ej, ja to zrobię. Ta respect! Na straż filmę budowlaną, nie ma sprawy. Co mam zrobić? Mów mi, Gierko. Zniszcz wszystkie baraki i zabij brygadzistę. No problemo. No problemo. Zniszczenia baraków można użyć sprzętu budowlanego. To jest chyba ta gierka, to jest chyba część gry, w której zazwyczaj używałem po prostu rakietnicy. Ale nie, nie mogłem, że tego nigdy tutaj nie byłem. Więc na pewno nie używałem. Okej, czyli mogę wziąć sobie ten pojazd i wtedy będę mógł po prostu... Przecież, wezmę sobie jak chcę w broń. Mogę to po prostu przejechać, tak? Unikaj becz. Ja mam becz! Kurna, to po co mam tym jeździć? Jeżeli najpierw mogę tym po prostu rozsadzić. Przynajmniej się mogę też pouczyć jeszcze strzelania. To jest czas, czas jest czas, cholera. Ale się przekonamy, czy to wybuchnie. Okej, mogę, dobra, to nie musisz się bawić z jakimś jeżdżeniem. O, chociaż tam już nie ma beczek. Tylko to w tym miejscu było. Więc jednak muszę to wziąć i tam zawrócić. Jeżeli zobaczysz, że to będą beczki gdzieś z tyłu, no wsiadaj. Zobaczysz, że będą beczki gdzieś z tyłu, to najwyżej wysiądę, ale na razie nie widzę beczek, dlatego wolę to już wziąć teraz, podjechać, niż się nagle zdziwić, więc... No tu beczek nie ma. Z tyłu w sumie też nie było. Tu beczek. Też nie ma. Teraz ten barak i ten za nami jest jakiś. Ej, ej, proszę mnie na chwilę uspokoić, ja tam jadę, tylko rozje... A, dobra, widzę, że nie muszę. Widzę, że nie muszę. Tylko też, żeby ten mnie nie przepchnął. Pyk. Wybuchło. Wszystkie barki zniszczone. Co za turko? Ty nic nie wiesz, brygadzisto? Wiesz, że się syf zrobił, że nie ma twoich baraków? Tak, dokładnie, nic nie widziałeś, typie. Nic nie widziałeś, nic, a nic. Wepchnij przenośnie WC do rowu. I zalej je betonem. Holy shit! To jest... No... Powiedziałbym... Agresja spora. I co nagle macie bronię? Przepraszam, ich nie mieliście. Okej, w końcu dostał łeb. Więc potrzebujemy na pewno tej maszynki, zgaduję. Żeby wziąć ten kibelek i go wepchnąć. To jest ten kibelek? Co to nie ten? Nie, to nie ten. Tamten mam wziąć, dobra, dobra. I mam go wepchnąć do tego miejsca. Nie wydaje się być to jakieś skomplikowane. Ale wiecie, na wypadek... Lepiej do tego podjadę. Żeby nie było, że nagle podjechałem jakoś źle. Nie krzycz. Będzie lepiej, jeżeli nie będziesz krzyczał. Udaje się, że to tylko takie jednorazowe. Zaraz się pożygasz? Ach, bardzo mi przykro, że tak ci się to nie podoba. No jednakże takie prawo dżungli. Gadaliście do mojej siostry w taki sposób? To ja wam teraz pokażę, w jaki sposób Carl Johnson, a.k.a. czysty chłopak, bawi się z wami. A bawi się oczywiście w Los Santos. Holy shit, dobra, no to muszę podjechać na nowo. Nie pomyślałem, że to może tak szybko się rozpę... Czemu to koła nie ma już? Może dlatego tak trudno było podjechać. Okej. Podjechałem. I zalewamy. Kolego, nauczysz się, że do mojej siostry się nie gada. Coś tam jeszcze krzykniesz na koniec? Nadchodne? Nie, nic. Ale ja nie sobie przyjadę po twoim grobie. Bardzo mi przykro, co to za logo się zrobiło z tego mojego... mojego warsztatu. Nie ma już CJ-a. Tylko jest... coś. Nie mam pojęcia, co to może oznaczać. Patrz, mam telefon. Jeżeli to będzie Cezar, że spakunek, to powie, że nie. Jethro. Praktycznie żadnego!
What is your point, Jethro? No, no point, man. No point. Jeff thought there's an advanced driving school. Czoła dla zaawansowanych. Nie. No, no, no. Szkoła jazdy też, z tego co wiem, nie jest obowiązkowa. Tak przynajmniej mówiła rozpiska z misjami. A ja nie potrzebuję żadnej szkoły jazdy, jeżdżę idealnie, więc lecimy po prostu dalej do misji. Fotograficzna okazja. Oho. Jedź po Cezara, mogę jechać motorem? Nie będzie żadnego problemu. Nadem niczego, mam nadzieję. Gdzie jest Cezar w ogóle? Brak, ten znacznik mi dużo nie... Czyli muszę... Jezus Maria... To ci jak mówiłem, że nie będzie dużych jazd? Zapomnijcie o czymś takim. Aż mi się odbija. Ta gra to jedna wielka jazda po prostu. I znowu wykorzystałem po prostu tory kolejowe. Ponieważ wydaje mi się, że to jest bezpieczniejsze niż jeżdżenie naokoło trasy. Czyli bezpieczniejsze to może nie, ale że pewniejsze. O, w ten sposób. Całe życie im przed oczami minęło. Czyli siedzenie przed komputerem cały czas. Nie ma co. Ej, pędzisz, pędzisz. Przynajmniej teraz widzimy tutaj jakieś normalne światło, a nie jak było ostatnio. Jedna wielka ciemność. I długi tunel. Jestem ciekaw, jaka jest szansa, że taki tunel się zapadnie. Znaczy nie w grze oczywiście, tylko w prawdziwym życiu. Jak często takie tunele się zapadają? Jak często trzeba to na przykład, nie wiem, remontować, żeby się nie zapadło. Bałbym się jak jechać, a nagle puk, napadło się. Się paluch boli od klikania tego, tej strzałki w górę. A jesteśmy już blisko niego chociaż? Na przykład by nie było lepiej odjechać wydaje mi się, że lepiej byłoby wyjechać. Wyjechać na tą główną ulicę tutaj po lewo i tam do niego pojechać, więc jak już muszę tak podjechać pod to. Te tory już tam nie będą aż tak pomocne. Cyk. Ideolo. Ideolo, bo to będzie idealna trasa, ponieważ mamy te trasy, gdzie każe mi w sumie jechać. Tutaj ładnie na wieśniaku zadriftowałem. Będą. Tylko nie pamiętam, na którym przejeździe trzeba było wyjechać. To może być problem. Ale wolę jechać trasą niż wiejskimi drogami, bo przynajmniej wiem, że ta trasa mnie doprowadzi tam, gdzie powinna. Bo co ty robisz tam daleko, Cezar? Znaczy rozumiem, że masz cynk, ale... Jezus Maria. Myślałem, że się zabije. Po prostu no serce stanęło zawał, okej, czy ja w ogóle... A nie, czyli muszę dalej jechać. Jeszcze jeden, na następnym zakręcie. Dawaj, wjeżdżaj do góry. Czy to będzie w ogóle dobre auto do całej tej akcji? Czy na motorze będziemy tak bezpieczni? I tutaj mam skręcić, dobra. Mam nadzieję, że mam tylko do niego podjechać, a na przykład można mnie czekać z jakimś innym autem czy coś. Ta, no ładnie ciągniesz to tydzień, ładnie, ładnie, tylko trochę tak ci nie wychodziło. O nie, świry wiejskie, kuźwa, no wyjedź po prostu, a nie zatrzymałeś się nagle nas w środku. Ja to mówię, nie no, wyjadę, jakoś się wcisnę tutaj na koniec sam. Nie, nagle hamulec i tyle, o jest, dobra, auto. Halo? No wsiadam, to ty też wsiadaj. Holmes. Nie to auto, nie to radio. Kierowali się na Angel Pines, jest napisane. A, czyli to było gdzie? Czyli najlepiej byłoby, żebym pojechał całą tą objazdową. Świetnie. Udać do Angel Pine. Czyli znowu mamy moment, w którym jedyne co możemy sobie pozwolić, to słuchanie radia. Pewnie założył tej barykady. Bo tak ciasno zrobiona. Ale! Plus jest chociaż taki w tych wypadkach zawsze. Wiecie, no ja jestem osobą, która jest realistycznie nastawiona do życia i negatywnie, ale próbujesz choć pozytywów w czymś, co niekoniecznie musi mieć ten pozytyw. To w tym tutaj znajdę jeden pozytyw. Nauka jazdy. Skille sobie podbijamy. A ten skill
będzie miał znaczenie w przyszłości najprawdopodobniej. I wiem, że dopiero co mówili, że rozwaliłem auta, zaprzeczałem i właśnie wpadłem w pięknym wypadku pod prąd. Okej. Tylko nie rozumiem, po co gościem siedział cały czas. Nie mogła zrobić słyszeń tej jedycy, tak, że on na przykład jechał już w stronę tego Angel Pine za nim mniej więcej, coś w tym stylu, a ja na przykład go dołączam do niego. Na pewno by nie zorientowali się, że go, powiedzmy, śledzą, znaczy śledzimy tego kogoś, no bo czemu miałby losowe auto nagle śledzić jakiegoś innego losowego typa w momencie, kiedy jeździ tutaj tyle aut. Okej, okay, te motory tutaj naprawdę potrafią troszeczkę utrudzić całą jazdę przez te ich wypadki. Tak, no musiałem zmienić na tą stronę. Klakson nie działa. Lepsze to, że chyba cały czas pokazywał mi lewo, prawo jego lusterko. O nie, o nie, o nie, o nie, 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 nie. Alright, jesteśmy u Cezara. Czas jechać znowu na Angel Pine. Tym razem miałem nadzieję, że bez żadnego wypadku. No to co zrobiłem, to po prostu taki pech. Zresztą woda musiała tam być. Znaczy tak bym się wywrócił, znaczy, a nie, wywróciłem się i odwróciłem na kółka, ale woda nas zjadła. Holy shit, to bym troszeczkę za szybko wkręcił. Ale jest jak jest. Celowe wydłużenie odcinka cwaniaka, żebyś mógł wcisnąć jedną więcej reklamy. Nie, proszę was. Żeby nikt tak nigdy nie myślał. Żebym chciał wydłużać odcinki, to serio, uwierzcie mi. Ja mógłbym wydłużać. Tylko zastanowię, że to nie jest problem w takim GTA wydłużyć odcinek. Ja nawet powiedziałbym, że pewnie mogę dostać. Znaczy tak przeczuwam, że są osoby, które będą na przykład narzekać, że robię za mało. Że na przykład nie bawię się jak to w GTA się bawi. Jak większość osób, prawda? Czyli jakieś zadymy, wojny gangów, skakanie, szukanie tych dodatkowych rzeczy, robienie na siłce, robienie misji, nie wiem, policji, taksówek i tak dalej. Jest wiele rzeczy, które mógłbym robić, a ich nie robię, więc mówię, jeżeli bym chciał naprawdę wydłużać, to mam wiele możliwości. Ale tak jak mówię, jeżeli coś jest po raz pierwszy, pomimo, że nawet już jechaliśmy tę trasę, to chcę to udokumentować. No co to za radio puściłem? Nie, to jest Los Santos, tutaj jakieś radio poleciało dziwne, w sensie wiadomości. No, real ho... No what the fuck? To jest to samo miejsce dosłownie, gdzie bym wypadł. Wiem, że w Vice City są fajne klasyki, ale mówię, w San Andreas nie mam pojęcia, gdzie mogą być klasyczki jakieś. Muzyczne, na przykład tam jest Michael Jackson. Inne ogólnie piosenki, które znam, ale nie wiem dokładnie tych wykonawców. Ale wiem, że jest Michael Jackson. To jest to miasto, ogólnie tak jest, więc ja muszę tutaj jakoś zjechać. Pod prąd, co mnie to obchodzi. Nie dołożyłem wtedy zjazdu. A muszę tutaj zjechać. Pomiędzy drzewami, ideal. Moje auto troszeczkę zaczęło się dymić, ale wydaje mi się, że damy radę sobie tak czek. Wejdź na dach, okej. Ja powiem sobie, już przygotuję jakąś broń. Tankę. Jestem na dachu. Trzeba jeszcze wyjść wyżej. Dziamisz. A tam mam być, dobra. Fotografuj twarz każdego celu, ale śpiesz się i nie zapomnij robić zbliżenia. What? Ale jakiemu celu? Ten cel na razie nie ma. Gdzie? A. Jest rider. Bezkolejny typ. To nie jest ten gość od właśnie Cezara? This guy take himself real serious. That's T-Bone Mendez. What now? Is that it?
Ktoś jeszcze? Gdzieś nadjeżdża? Tam jest. Co to za gringo, dokładnie. Można organizacja? True. Gdzieś jeszcze ktoś jest? O, tu jest na przykład. Kolejny jakiś losowy typ. Alfons, jakiś tam Szefuncio, Ryder i ten T-Bone Mendez. O cholera tu chodzi. A, że nie konfrontujemy ich w tej sprawie, tylko po prostu ich zostawiamy tam, okej. Okay. Boże, czekamy dalej. That was some heavy shit. We better split up and get out of here. I'll meet you back at the garage, eh? To nie możesz mnie zawieźć do garażu po prostu? For real, man, for real. Ja straciłem mój motor tylko po to, żeby tutaj przyjechać. God damn it. Mapa. Jak daleko muszę w ogóle pojechać? Tą trasą, jeżeli pojedziemy. Czyli do autostrady, którą jechałem. Czyli właśnie ta, która jest za mną. I tam będzie nam najlepiej. Tak? Dobrze mówię? Tak, dobrze się kieruję. Myślałem, czy nie pojadę przed drugą stroną. Czy w drugą stronę, nagle się obudzę w połowie drogi. Że coś mi tutaj śmierdzi, za długo coś nie dojeżdżam do miejsca, którym powinienem być. Ale tyle, dalej uważam, że tereny wiejskie jakieś tak, nie wiem, szybciej prowadzą. Jakby tutaj, serio, nie było ograniczenia na prędkości i auta się mogły lepiej rozpędzać. Nawet te najgorsze po prostu. Ktoś, co na przykład potem nie doświadczają w... jak się nazywa? Oh shit. W mieście. Z jakiegoś powodu nagle. Ale to może złudzenie lub po prostu ja gieram głupotę i trafiam akurat na takie idealne auto, które się potrafię tak rozpędzić. Jedziemy powoli. Policja, proszę mnie nie wjeżdżać. Tam zaczęli nawet strzelać, tam nic nie tam nie było. No what the fuck? Czemu tak musi jeździć jak wariaci? Jedzie ktoś jednym pasem, to sobie jedź tym pasem, albo chociaż nie wiem. Migacze włącz. Czy jak tam kierunkowskazy się nazywały, jakoś tak. Przecież ja mam auto. Zaraz, ja nie pojadę tutaj, zaraz, gdzie ja wyjadę tędy? Powinienem wyjechać tu. Czyli powiem spoko jeszcze. To będzie pewnie jakiś zjazd. O, tutaj gwiazdka z policyjna. Ja ją potrzebował w przyszłości. Tam jakieś gliny się strzelają. Tutaj jakieś gliny wywaliły i ja mogę tutaj po prostu w lewo zjechać tutaj, o. Idealnie. Tak powinno się jeździć. Nie złamałem żadnego prawa na pewno. Ani jednego. What the... Idenowy mi idealnie wyjechał na twarz. O, policja też miała w nosie, że jest czerwone światło. Więc skoro oni mieli, to ja też mogłem mieć. Potrzebuję jakikolwiek auto, czy lepiej... Wiesz co, zaparkuję tylko po to, żebym nie musiał w razie czego kraść, na przykład, nie wiem, nie było, żeby nie było od razu policji na głowie. Damy, dopisujemy i bierzemy misję z warsztatu. Cyk. Jeezy. Znowu ty typie? Hey man, you get them flicks developed. So woozy. Woozy. I was just explaining to your brother-in-law that we were friends. Oh yeah? Well look, woozy, I need to get some info from you, man. What exactly do you boys want to know? Who are these putas, Holmes? Why don't you go take a look? These guys? Yeah. They're the Loco Syndicate. They're pretty big time, I think. Don't have any dealings with them. We don't touch blow. Now this guy runs things. I don't know his name. This guy is T-Bone Mendez. He's the muscle. And who's that guy? That's Jizzy B. He's the biggest pimp in town. He helps set up the deals. You know, concierge of sorts. Hey, then he my way in. How I get to him? Oh, Jizzy? Jizzy runs the Pleasure Domes Club in that old fortress under the Gant Bridge. Hey, good looking out, Woozy. No problem. Don't be a stranger. Alright. Dobra, czyli będziemy jechać do jakiegoś miejsca, w którym ma być klub. Więc chyba kobietki tam się pojawią. Rozumiem, że... Zaraz. Czy dowiedziałem się o tym, że jest klub? I to jest jakby cała misja zrobiona? Nie chcę pieniędzy.
Ktoś kurde robi zero, no i o to mi chodzi, no i o to mi pasuje, okej. Okay. Czyli muszą jechać, tak jak powiedziałem, do tej czaszki. Z, tak jak mówiłem, to są misje poboczne, więc tego się nie musimy, na tym się nie musimy skupiać, więc to musi być ta czaszka. Tu będzie klub, będą panienki. Jestem gotowy. Jestem ubrany idealnie jak gbur z pod Żabki, który chętnie my komuś pierdzieju, więc do klubu się nadaje. Zdecydowanie, zdecydowanie. Jedziemy tutaj. Teraz, czy tu będzie ślepa uliczka? Nie. Okej, okay, czyli mogę chyba tędy przejechać bez żadnego większego problemu, żeby dojechać do tamtego typa dalej. Trochę daleko muszę do niej jechać, ale nie ma sprawy z tym żadnego. Żadnego problemu z tym nie ma, prawda? Żadnego najmniejszego problemu. Mam nadzieję, że nie pojadę jakąś drogą, która nie jest dokładnie do niego. What the fuck? Zaraz, zaraz, czy on jest przed mostem? Aha, czyli muszę zjechać, bo tamto bym zjechał do innego miasta. To ja nawet jakbym się spierniczył i stracił auto, by nie było problemu, bo mam od razu kolejne. Teraz tu. I to jest ta jego imprezownia, tak? Klub w takim miejscu, ciekawe. I to wygląda na więzienie, ale możesz to nazywać klubem. Ja nie oceniam. Okej, to jest klub. I heard you was the man with the hookup, and you was the man I needed to see. I'm offering my services. Say what? Yes, sir. See, I'm new in town. Anything you want, I can do. For a guy like me to work with, to work for, a guy like Jizzy B. Well, now that you mention it, I do have a slight problem. Something a little dumb muscle like yourself might be able to fix. Cause you see me. I'm intellectual. Intelektualista, bardzo. Y'all walk on down to the bar and fix a pimp a drink. Mhm. Idźcie se po to picie, oczywiście. See, I only got two eyes, and in these streets you got to have more than that. You got to be like a flying shit, you know? 100 eyes everywhere. Mucha na gównie. Now some lunatic been fucking with my bitches. My fucking killed two last week. I want you. No problem. Nie ma problemu. Wiem, że gość się nie zorientował, albo może inaczej. Nawet nie to, co nie zorientował, gość po prostu od razu się zgodził, że pomóc. Piękny kociak. Piękny kociak, by the way. Piękny kociak. Ja muszę być tam chyba najprzystojniejszym typem w całym mieście w takim razie. No, przynajmniej ty, gra nazwała to poprawnie dziwkę, a nie kociak. Gdzie jest to miejsce, którego muszę cię dowieść, baby? Okej, okay, tutaj, czyli w teorii mogę pojechać sobie tam drogą i dopiero potem wyjechać tutaj zakrętem. Dobra. Może... Właśnie, chciałem powiedzieć, że może będzie jakiś dialog chociaż. Pół na pół? What the... Co to ma być pół na pół? Ostro mi tyle, no co mam powiedzieć? Jesteś po prostu... Nawet bez za przeproszeniem, po prostu jesteś dziwką, więc... Co ty możesz mi zaoferować? Wiadomo, twoje usługi i koniec. Nic lepszego. Ale nie oceniam! Jestem youtuberem! Chyba nie jest, nie mam jakiejś lepszej opinii w tych czasach. Kiedyś była dziwka, dzisiaj jest youtuber. Am I right or am I right? Chyba jesteśmy przy hotelu, więc proszę stąd wysiadać. Na
got a little errand for you to run before you deal with that problem I was just talking about. Mm-hmm, mm-hmm. Some young buck thinks he's a player, been trying to peel my holes over in Hatchback. Based on the hotel top. Sprzątnij typa Hasbury. Okej. Nie ma sprawy. Patrzcie, wtedy miałem przed śmiercią. Prowadzenie pojazdów było w momencie, kiedy jechałem z Cezarem. Teraz prowadzenie tego pojazdu pilota się pojawiło. A przecież jechałem dosłownie tak samo. I na początku motorem, i potem jego autem, więc czym to się różni? Nie mam pojęcia. Jechałem też tą samą trasą, więc fajna tam różnica. Okej, okay, tutaj lećmy. Tu szara uliczka mi pokazała, że to mogę tutaj. Pamiętajcie, że miałem auta nie zniszczyć, więc wolałbym na to uważać. Ewentualnie potem do rakiernika wjadę, jeżeli będzie trzeba. Dobra, tu jest ten gościu z Hasbury. Mówi mi pan tutaj nie wjeżdżać. Dzięki za broń. Matko mobil, dawaj. A nie, AFA mobil. Tak. Zasugerowałeś. Foster Wally. O co chodzi z jego? Dobra, dobra. Gdzie ja muszę dojechać dokładnie? Tak, wyjechać ten. Dobra. Już zapomniałem, gdzie miałem jechać, ale jakoś ogarniemy. Jakoś to ogarniemy. Wydaje mi się, że tędy miało być. Ale wydaje mi się też, że będzie miało być. Chociaż może jest wyżej, bo znaczy jest. A nie, jest niżej. Przepraszam, ona jest niżej, czyli ona może być w jakichś podziemiach. A chciałem wjechać. To chwila. To jest niżej, to ja muszę jechać tutaj. W dół. I dopiero do niej. Co ona jest gdzieś na torach? Tamten wóz. Naprzeciwko mnie. Ej! Ej! Wiecie, jak się obchodzi z panienką, czy jak? Bo chyba nie. Panienka! A tak zwykle grube baby dla mnie. Alright. Do hotelu w Śródmieściu. Czyli tam, gdzie dopiero co byliśmy, musimy wrócić i zająć się typiarką, która chce wyjść na prostą. Chyba jest za to za późno, co? Znaczy nie, w sumie nigdy nie jest za późno, ale teraz, jak już się zabawiłaś z Jizim, to zabawiłaś się ty ze mną. A teraz już nie ma, przepraszam. Pomimo tego, że właśnie potraciłem typa obok policjanta i znowu nie zareagowali. My to auto jak rozwaliłem. Na potrzeby innej muzyki. Nie będzie KJ West. Mamacita, jakie bity. No najlepsze to, że jak zawsze się bujam, to nie mogę robić tak, że moja prawa ręka się nie trzęsła. Zauważyłem, jak tańczę, to od razu jest kamerka góra-dół. Nie mogę ustabilizować wtedy. Jak to auto rozwaliłem. To jest gość w limuzynie? O, drzwi mi już odpadły całe, nice. Sweet daddy. The Lord sent me to save your threadbare soul, harlot. Get in the car and remove your filthy vestments, so I may better gaze upon thy corruption. Cheat. Ksiądz, powiedzmy pedofil.
Ewangelicka świętość. Zdejmij pastora, jego ochrona, nie ma sprawy. Chodź tu. Jak mam tego zdjąć takim razem? Przecież nie mam możliwości. Nie masz możliwości jakby wystrzelenia go w inny sposób niż podjechania od boku, prawda? A tak zabiję przecież tą babkę. Chyba że mam jej pokazać to, że teraz ma zginąć. O Jezus Maria. Z takim autem to ja przecież zrobię to za rok. Come on! Chciałbym nitro jakiegoś. Dobra, jesteśmy obok niego. Chciałem do niego strzelać i co? I nie mogę, bo oczywiście gra. Nie ma możliwości strzelania w ten sposób. Mówię z tymi zębami, no. Co ty tam robisz, co? Okej, jeden leży. Możesz nawet do niego podjechać, mi to nie przeszkadza, tylko wybuchnij w końcu. Dzięki. Kolego, teraz twoja kolej. Dobrze, to amunicję kupiłem, bo tyle byłoby gorzej. Are you fucking kidding me? Że tam sobie wjechałeś? W losową uliczkę, o której nawet nie pomyślałbym, że może być. Wracaj tu, księżulku. Pastorze, kimkolwiek jesteś. Dobrze, czasu żadnego nie mam, przynajmniej na razie napisanego. Bo wtedy byłaby tragedia. Wracaj! Okej, to jest to, co się zatrzymał. Okej. Uderzył w latarnię, przez to nie upadł. What the hell? Coś ty zrobił z tym autem? I policjant właśnie zginął od tego auta. Okej, mógłbyś się wywrócić, nie wiem, cokolwiek, uspokoić. Na małego biskupa? Wiadomo chyba, o czym mówił, co? Mały biskup. Dojedź do niego, no przecież to auto musi być szybsze. Chodź tu. Chodź tu. Nie latarnia. No przybyłem po was, więc chodź tu. Pa. Oj. Nie. Moje auto się pali. Przestań. Mam nadzieję, że nie muszę odpowiedzieć mu auto, wtedy będzie gorzej, jeżeli się bym spalił teraz nagle. O. Czyli mam to auto rozwalić. Nice. A. Tak się jak przestało się palić, więc jesteśmy cali zdrowi. Ale policja nas goni, więc podałoby jakoś do niego uciec, na przykład do save'u. Jak sądzicie? Save będzie podobną teraz odpowiedzią na moje problemy, prawda? Więc wypadałoby szybko dojechać do jakiegokolwiek domu, który by nam tutaj pomógł. Ała. Wydaje mi się, że jestem dość blisko naszego. Bo Zetkę widzę, tu jest ten burger, obok którego przejeżdżałem dopiero co. A burger był też blisko naszego domu. Znaczy nie aż tak blisko, ale tu jest Zetka, a Zetka jest dosłownie na drugiej jakby stronie naszego domu. Tu jest ten do kupienia. Jest też szkółka. Czyli musisz iść w lewo. Cyk. I mamy tutaj nasz kochany zapis, o ile wykręcę kiedykolwiek. Come on, man! Ja teraz to zapisuję i tyle, nie mam policji. Dziękuję, telefon. Co mi teraz powiesz w telefonie? Woozy. O czymś pogadać. Będę szukiwał gościa. Ale szczerze mówiąc, w tym momencie nie to. To chciałem, ten motor. Nice, danke. I tym motorem chciałem pojechać. Policja, by the way.
do Giziego. Gizie jest moim celem aktualnie. Nie żaden Woozy, tylko Gizi. Bo z nim nie kojarzę. Przepraszam pana policjanta. Naprawdę to było przypadek, to się nie powtórzy. Fire the police! Powiedziałem. Przecież mogłem jechać główną ulicą dookoła przejechać, wtedy bym miał idealną trasę, więc... zerknę na główną ulicę i pojadę tą najprostszą trasą, jeżeli szukania drogi w mieście, potem było, widzieliście, musiałem zaskakiwać i tak dalej. Więc to po prostu ułatwmy. Premier to szalony wyczyn. Nice. Jestem taki wariat. Ja za na motorze, nice. What the f... Bitch. Widział, że jadę pod prąd. Musiał, żeby mnie wpierniczyć. A to też jest logika, no widzisz, że ktoś idzie pod prąd, to zazwyczaj się mu nie chce wjeżdżać na jego trasę. A tu cyk. Chyba dołem, prawda? Powinienem jechać, tak jest, dołem. Bum bum parararam, pam pam pam, paraba pam pam. I widzimy jego klub. Który ponownie powtarzam, wygląda jak więzienie, a nie jak klub, ale jak kto woli. T-Bone Mendez. Is that y'all game? Now this here is the dumb muscle that I was talking about. Carl T-Bone, and in reverse. Sup? Orale ese. Don't mind him, we go way back. Hey, Holmes, don't be such a beachy liability. Liability? Liability for what? Now there's three of us and I'm getting 20%. What type of math is that? That's fool's math, player. You and me. I sell my soul to you guys. And that's what it's gonna come down to, huh? Screwing me out of my 13%? You knew the deal. You agreed. Besides, we could have said 5%. And what would you... What? Cat got your tongue? You as bad at talking as he is at mathematics? Hey, you wanna make this shit personal, Wesley? Hello? Yeah. What? Man, damn. Hey man, I gotta bounce. Oh no, you don't. I invented that trick, baby. Carl, come with me. We're gonna have to bust us a couple of melons up in here. Trochę melon, musimy zbierać. We can't just go out there, T-Bone. It could be a DEA trap. Pułapka DEA. DEA! Dotrzeć do furgonu tej pułapki. Nie mogłem z nim pojechać, tylko muszę sam na własną rękę tam jechać, gdziekolwiek to mi w ogóle każe. Okej, czyli główna trasa cały czas, aż dojadę do znaczku po mojej prawej stronie. Mnie dość późno o to zapytam, ale jeżeli oglądacie jeszcze w tym momencie odcinek i oglądacie w sumie serię, jaki jest wasz ulubiony pojazd w grze z typu lądowego? Bo motorówki mnie nie interesują, helikoptery mnie nie interesują. O tym tak pewnie helikopter samolotu, każdy będzie wybierał hydrę, czy jak to się nazywa ten samolot taki wojskowy. Ewentualnie jakąś tam tą do trików, ale ja wiem, że większość wybierze hydrę. W każdym razie typu lądowego. Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest najfajniejszy dla was wóz, motor i tak dalej. Bo ja wiem, że swego czasu, jak grałem właśnie na Sampie, to wiem, żebym wybrał motor, ale ten taki sportowy, coś w tym stylu. Hej, zabierają sobie paczki. Te rozjeżdżają. No i dobrze, wziąłem motor. To jest właśnie chyba on. O tym o motorze nawet mówiłem. Num 0, aby ją zapaść. Najgorszy moment na klikanie num 0, jaki mogę. Najgorszy przycisk, jaki mogę mieć, serio. Bo jakbym nie włączył sobie, znaczy jakbym włączył sobie. Wyłączył?
Wyłączył numpada. To w momencie, kiedy bym klikał num 0, to by mi się minimalizowała gierka, więc. Ale dobra, myślałem, że mam ich zestrzelić, a tu mam tylko zabrać im paczki, więc spoko, spoko. Wszystko w swoim czasie. Troszeczkę się rozjechali. Ale z małem przemiennego, nie pewnie w momencie, kiedy odjeżdżają od siebie, to i tak jakoś stoją w miejscu, czy są jakoś ultra wolni. Dopiero jak ja podjeżdżam, to będą szybsi. Prawda? Dawaj. Powiedzmy, że nie lewy przysmyszki. A nie, nie mogę. Czyli muszę numpada klikać. To jest dość głupie. Bo numpad 0 działa jako jako strzelanie. I lewy przycisk myszki działa jako strzelanie. Więc czemu nie mogę po prostu kliknąć lewego przycisku myszki, który by odpowiadał za ten sam za strzelanie i żeby zabrało paczkę. Tylko muszę puszczać myszkę i się denerwować w razie czego, że nie będę mógł widzieć czegoś z danej strony. Come on baby, jestem na twoim ogonie już. Zapraszam. Ale dobrze, że przeczytałem w ogóle tą poradę, którą jest pod kamerką u was. Tak, ogarnąłem przed drugim, trzecim odcinku, że kamerka ma zasłania porady w większości, ale... Pyk. Ale no, tam nie ma informacji, które są jakoś tak ultra ważne. Jak co, to nawet wam czytam. Albo tłumaczę, o co chodzi. Czyli staram się, tak mi się wydaje. I dalej nie wiem, czy to jest ten sportowy motor, czy to jeszcze jest jakby ten level niżej. Na przykład tamty ma po prostu naklejki i tyle, taka jest jedyna różnica. Czekaj, on będzie nade mną, czyli ja muszę jakoś tu pojechać. Prawie policja. Tam pojechał teraz. Wracaj do mnie, bakłażanie. Moje paczki. Nie skręcaj, proszę nie skręcaj, proszę nie skręcaj, proszę nie skręcaj. To było ładne. Lądowanko na głowie typa i zabranie mu paczki. A oni zarazem będą jeździć. To nie jest tak, że oni tylko na chwilę. Alright. Czyli ja mogłem ich załatwić najprawdopodobniej. To nie musiałem po prostu. Dobra, nice. Myślałem, że to będzie jakiś ostry skok, ale na szczęście nie było. Tamtych pewnie też już zgubiłem mniej więcej. Dojeżdżamy do Pleasure Domes. I mamy zrobioną misję. Mam nadzieję, że nikt mnie nie śledził. No i szacuneczek, gościu, misja zrobiona i mógłbym zrobić sobie kolejną. Ale na tym zakończymy nasz dzisiejszy odcinek. Pojadę szybko odnieść motor, zapisać i będziemy dalej kontynuować misję z Jeezym. W każdym razie mam nadzieję, że się podobały, że tak zostawcie łapki w górę, komentarze, subskrypcje i wsparcie. Po to też jeszcze kupię armor, bo jak widać jest w złym stanie. I zobaczymy, jak tam będzie nam dalej szło. Aż wyszedłem poza kamerki. To na tyle, siemanko, peace, yo! Fuck with fat hoes. I ain't got no drugs, I'm turning to an asshole.